Wysokie zwycięstwo Stomilu. Do 40 minuty myślę, że wszystko przebiegało tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, czyli myślę, że posiadaliśmy inicjatywę, graliśmy. Myślę, że Stomil niewiele mógł zrobić do tego momentu. Uważam, że powinniśmy strzelić jeszcze jedną albo dwie bramki. Końcówka, błąd w ustawieniu. Stomil wykorzystał to i strzelił bramkę i tak naprawdę druga połówka uczulaliśmy gdzieś tam nasz młody zespół, że Stomil może zmienić troszeczkę ustawienie, sposób gry, na pewno wyjdzie mocno zdeterminowany i to się stało. Dodamy do tego jeszcze te dwa rzuty karne, które pan sędzia zagwizdał. Nie mówię, że ich nie było, tylko no to miało ogromny wpływ na ten nasz młody zespół. Myślę, że mało który zespół gdzieś tam poradził sobie w takiej sytuacji, no a patrząc na tą naszą młodą kadrę, no to było widać, że gdzieś tam po tych sytuacjach nie udźwignęliśmy tego i tak naprawdę całkowita dominacja, myślę, Stomilu w drugiej połowie. Czyli tak kończąc, no jestem zadowolony z pierwszej połowy, z drugiej oczywiście. Gratuluję trenerowi, myślę, że bardzo dobra druga połowa. No dla tych naszych chłopaków, tak jak mówię, no jeżeli ktoś spojrzy w line-up naszego zespołu, no to w większości mamy bardzo młodych zawodników i uczulaliśmy ich, że gdzieś tam zespół gospodarzy no bardzo mocno gdzieś tam ruszy na tą drugą połówkę. No i tak się stało, nie przytrzymaliśmy tego momentu. Liczyliśmy na to, że to my gdzieś tam postaramy się dalej dominować, że postaramy się grać i tworzyć sytuację. Tak nie było w drugiej połowie. Te rzuty karne, tak jak powiedziałem, miały wpływ na to. No uczymy się cały czas, my się uczymy. No, Stomil jest doświadczonym zespołem. Ja wiem, że trener tutaj, ten zespół też się zmienił, ale no to jest zespół, który, no my wyszliśmy z trzeciej ligi. Stomil spadł, także no, ta różnica dzisiaj, jeśli chodzi o doświadczenie, była myślę aż nadto widoczna. Myślę, że to jest dla nas z jednej strony kubeł zimnej wody, ale to też jest myślę taki mecz, w którym myślę powinniśmy wyciągnąć wnioski dla tej naszej młodzieży, która myślę, że będzie robić cały czas postępy. Uczymy się tej ligi, wierzymy, że dzisiejsza ta porażka bardzo bolesna gdzieś tam pozwoli nam, by w przyszłości takich meczów nie rozgrywać. Przygotowując się do tego spotkania, bardzo chcieliśmy tutaj przywitać się z naszą olsztyńską publicznością zwycięstwem. Na pewno chyba w najskrytszych marzeniach nie spodziewaliśmy się, że ten wynik będzie tak okazały i myślę, że jeśli chodzi o ten aspekt widowiskowy, kibice mogą być zadowoleni, bo tych bramek strzeliliśmy 6, pewnie mogliśmy jeszcze kilka, ale summa summarum cieszymy się głównie z tych 3 oczek. Co do wypowiedzi trenera, przede wszystkim dziękuję za gratulacje i również zgodzę się z tą opinią, że do 40 minuty to my mieliśmy problem, jeśli chodzi o grę taką, którą chcieliśmy grać. Myślę, że tutaj materiał mamy do analizy nie tylko z tych 40 minut, ale też z całego spotkania, bo dzisiaj się cieszymy, ale od jutra już wyciągamy wnioski z tego, co było źle, bo na pewno pierwsza połowa nie przebiegała pod nasze dyktando, a tak chcieliśmy. Nie przebiegała po naszej myśli, ale to było spowodowane dobrą, odważną, mądrą grą młodych chłopaków z Lubina, którzy to wyszkolenie techniczne w pewnych momentach pokazało, że naprawdę nam w tych pojedynkach nie tylko 1 na 1, ale i w ruchliwości mieliśmy gdzieś tam problem. Na pewno też warunki atmosferyczne, czyli ten wiatr miały duże znaczenie, jeśli chodzi o pierwszą połowę, ale też nie ukrywam tego, o drugą też. Zdecydowanie łatwiej się grało w pierwszej połowie drużynie z Lubina, w drugiej naszej. Nie zmienia to faktu, że cieszymy się z tych 3 punktów, ale zdajemy sobie sprawę, jaka ta liga będzie dla nas ciężka i mam nadzieję, że wnioski, które wyciągniemy po dzisiejszym spotkaniu, pomogą też tej młodej drużynie, która nie jest nie wiadomo jak doświadczona, bo jest gro chłopaków, którzy debiutują na tym poziomie rozgrywkowym, debiutują w tym zespole. Ten zespół się cały czas tworzy. Ja mam nadzieję, że będziemy wyciągali wnioski po takich spotkaniach, gdzie kibic będzie uradowany, a my z pokorą, z chłodną głową będziemy przekazywali zespołowi to, nad czym musimy jeszcze pracować. Jeżeli tak, to na pewno z takim entuzjazmem, jak tu przyszedłem i jak wszyscy zawodnicy nowi przyszli, będziemy budować coś fajnego, coś, co masa ludzi będzie się z tym uturcem miała. Dziękuję. Dzięki. Pytania do trenera? Ja mam jedno. Emil Malecki z Kiełnoczyn.pl. Przed chwilą dla telewizji wypowiedział się przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Brzykowski i wspominał, że Stomil ma 2-3 wakaty w kadrze. I Jacy, to na jakie pozycje trener chciałby ściągnąć jeszcze zawodników i czy to są młodzieżowcy, czy jednak bardziej doświadczeni zawodnicy? No tutaj nie chcę publicznie też mówić, czego ja oczekuję, czy na co ja bym widział. Myślę, że tutaj z zarządem mamy wspólne myślenie. Na pewno nie przyjdzie tutaj osoba, która w tym momencie, która mogłaby tylko być albo rywalizować. Jeżeli przyjdzie, to chcielibyśmy taką, która wniosłaby jakość i jeszcze w tych trudnych momentach, jakie dzisiaj były, brała odpowiedzialność na siebie. Tak jak na przykład wziął Łukasz Kubań, wchodząc dzisiaj o 46 minuty. Jeżeli nam brakuje, to brakuje takiej osoby, jeśli chodzi o ten mental, ale piłkarskie, jeśli chodzi o umiejętności. Jeżeli takowe nazwiska będą, no to też będę optował za tym, żeby tutaj szefostwo zrobiło wszystko, żeby tacy ludzie do nas trafili. Ja się cieszę, że to widać z zewnątrz, że ta drużyna, chcąc być bardziej kompletna, potrzebuje jeszcze kilka ogniw, o których na pewno tutaj prezesi wiedzą.